Szycie toreb wcale nie musi być trudne. Przekonali się o tym młodzi uczestnicy warsztatów krawieckich. Pierwszy raz to robię. Chciałam przyjść siostrą, zobaczyć jak to szyje się, bo nigdy tego nie robiłam. Moja siostra już szyje, ma swoją maszynę. Ja jeszcze nie potrafię, ale będę się uczyła. Czy takie szycie jest trudne? Nie. A jak to się robi? Trzeba najpierw uciąć materiał, a potem trzeba go obtemplować. Lekcje szycia zostały zorganizowane w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach w ramach akcji Lato w Mieście. To nie są zajęcia skomplikowane, jeżeli ktoś wie, co robi, ale nie są też proste, ponieważ uszycie czegoś prosto jest naprawdę trudne, ponieważ w lipcu robiliśmy cały cykl szycia poduszek i torb patchworkowych, to część z osób obecnych na sali już doskonale wie, jak się pruje i że jak się źle uszyje, trzeba spruć. Trzeba ukroić materiał, trzeba też dobrać dodatki, czyli rodzaj ucha czy rodzaj sznurka. Potem trzeba to zszyć, najpierw na próbę, potem dokładnie zabezpieczyć, żeby się nie pruło i przygotować do malowania. W programie przygotowano m.in. także lekcje chodzenia na szczudłach, malowania na tkaninach czy tworzenia naturalnych kosmetyków.